Witajcie kuczki, z tej strony Dragon, w kolejnym odcinku z Hearthstone 4 na modyfikacji Pride and Fall jako pracowa węgla. Ostatni odcinku... Okej, okay, to my. Ostatni odcinku już udało nam się przejść przez kolejne... ścieżkę. Część drzewka, czyli... no i teraz mamy część drzewka, gdzie niby znowu zostaniemy... dostaniemy minusy, ale zobaczymy jak to będzie. I to jest już ostatnia część, tak się wydaje. Więc zobaczymy jak to będzie. Tutaj mamy kolejnych. Okej, okay, czyli trzeba pod kolejną armię. Na szczęście mamy kilku Fieldmarszalów i mamy kilku generałów, więc to jest akurat dobre. No i zobaczymy jak to pięknie pilany powoli zostają przyjęte. Tak, armia czerwona ma największy problem z tym, dlatego że no nie ma wystarczająco dużo jednostek, ale powinna sobie poradzić, wygląda na to, że radzą sobie, więc tak, dajemy sobie kolejnych tutaj agentów i sobie tutaj też na bielany wysyłamy, więc sobie tutaj powoli ciągniemy, tutaj oczywiście będziemy sobie dalej wymieniać dywizję, ponieważ mamy taki problem, że mamy te dywizje specjalne, a w sumie aż tak bardzo nie są potrzebne, póki nie mamy normalnych dywizji, więc warto je wymieniać. Tutaj nadal się biją na południu, Tarnobrzeg wygląda na to, że będzie zwycięzcą tego wszystkiego. A my ciągniemy, no i znowu mamy wszystko wybudowane, tak. Ja przez ten cały czas budowałem i już wszystkie budynki są wybudowane, naprawdę szybko się je buduje. Dobra, wydaje mi się, że jak tutaj przyjmiemy, to tak naprawdę będzie koniec wojny, bo tak, no tutaj wystarczy kilka punktów zwycięstwa zdobyć w Warszawie i koniec jest. No. Dobra, przyjmijcie szybciej wszystko. Okej. Okay. Humility. Okej. Okay. Coś się dzieje. Little Dark Age. Future of or Downfall. Okej, okay, czyli coś musimy się zająć teraz. To niedobrze. Okej, okay, czy ktoś jest... Ktoś nie jest w trakcie wojny i nie jest naszym sąsiadem, którego... Nie wiem dlaczego mamy zaatakować. O, Rosja ich zanektowała. Kim ty jesteś? Dobra. Więc może ich zaatakujemy, bo w sumie to tyle nam zostało. No. I teraz sobie musimy wystawić te... Wiecie co, może ja po prostu zmienię tutaj jedną armię, dać taką dużą i tutaj wyślę. Dobra. I... Teraz co? Tutaj możemy wysłać. Niech będzie. Jeszcze na razie sobie oczywiście tam tworzyć tego. Dobra, Silesia to. Ale to trochę poczekamy chwilę. Nie chcę na razie sobie tworzyć tych normalnych dywizji, dlatego że no możemy ich naprodukować mega dużo. A to naprawdę nie jest nam potrzebne. Okej. Okay. Więc niech tylko się pojawią te dywizje i będziemy już atakować. A, reszta się pojawił, możemy atakować. Wiecie, że tak naprawdę możemy włączyć wszystko i nie ma problemu z tym odpisem. No. Dobra, powoli tutaj przyjmujemy, korujemy. Bardziej mi się to opłaca niż przez normalny. No i znowu mamy oczywiście 20, minus 20%. Stabilności, dlatego że twórcy uznali, że to będzie bardzo fajne. Tego w ogóle nam nie potrzebne. O, tutaj w ogóle musimy się wreszcie tym zająć. Ponieważ tutaj mamy oczywiście mega dużo fabryk produkujących rzeczy, których nie potrzebujemy. Okej, okay, tutaj też mamy dużo fabryk. Więc tutaj sobie wysilamy. A to potrzebuje gumy. W sumie potrzebuję gumy, no. Okej, okay, ale w międzyczasie sobie wysyłamy dywizję.
woli będą po prostu postawały nam armię tylko z tych dywizji specjalnych. A w sumie tego nie chciałem, że się tak dzieje. Tutaj jeszcze jest tak, jest normalnie, ale tutaj to już ledwo co zostało. Tutaj u niego, no jeszcze nie jest tak. Ale chcę, by było tak pół na pół, bo to jest lepsze niż mieszanie w dywizjach samych. Bo to jest po prostu taka siła, która trochę dobrze, a sama siebie może nie zaatakować zbyt dobrze pozycji. Okay, widzę, że tutaj ktoś przechodzi, ale później wraca. No i tak to nas za bardzo nie obchodzi, bo wchodzimy. Tutaj jeszcze jest coś. No, są jakieś terytoria. Dobra, powoli sobie tutaj zbieram. Tutaj coś kosztuje 100, wow. Radom. Okej, okay, Little Dark Age. To się zaczyna. Impuls, no. Nie wiem, dlaczego wysokie... Dlaczego podwyższamy podatki, jak w sumie nie ma jakoś potrzeby. Ale powoli Polska wygląda jak Polska. Dobrze, że nikt nie aneksował naszego terytorium, bo wtedy byśmy musieli go zaatakować. I myślę, że nikt nie chciał zobaczyć by Polaków w Power Armorach. Nie, to jest chyba tylko po prostu lorowo, że jesteśmy w tym armorach z... Kurde, wypadło mi, jak się nazywała ta seria. No, tych tatuśków. Masz los. Jak ona się nazywała? Tam pod wodą byliśmy. A później nad wodą. A, wypadło mi. Po prostu już nie kontynuują, nie ma dalszych części. I po prostu wypadło mi z głowy, jak się nazywało to. O, krążamy jezioro. Jej. Mhm. Co była ta Elizabeth? Kurde. Miała taką nawet chwytliwą nazwę. Nawet miała chwytliwą nazwę. No nie pamiętam. O, ci nie mają tego mega agresywnego, więc się nie dziwię, że nic się nie dzieje. A, ale nawet udało mi się, nam się przez ciśnienie dobrze pójść. O, masz los. Dlaczego teraz dodajemy tylko same minusy? To jest taki typowy The New Order. Że cele narodowe dodają same minusy. No, tutaj jesteśmy nawet w miarę dobrze ustawieni. Tutaj dalej sobie ciągniemy to. Mi się nawet podoba. Okej, okay, udało nam się przebić to. Tych to raczej się nam nie uda. Musimy poczekać po prostu, jak jeden albo drugi się tam zajmie tym. Bo realnie obecnie to nie mamy za bardzo szans, żeby coś tam zrobić. No już nie mamy nic tutaj do produkcji. Może by się przydało produkować trochę tych dywizji Bractwa Stali. Bractwa Stali, Bractwa Węgla, no. Widzicie? Jak to się myli człowiekowi? Okej, okay, możemy wystawić. Ale już tyle. Dwóch też można wystawić. Tutaj mamy też maksimum. Znaczy się nawet nie maksimum, ale po prostu mamy wystarczająco. Tak naprawdę mamy armię na dwie wojny. Ale jakoś nie czuję się. Ale tutaj poćwiczę sobie. O, część dywizji straciła jednak doświadczenie. Trochę słabo. Trudno zobaczyć na tym GUI. Okej, okay, tutaj sobie dajmy. Okej, okay. Dlaczego nam wypowiedzieliście wojnę tak serio? Wiecie, bo w sumie my jesteśmy o wiele potężniejsi niż ci na dole, ale nie wiem, dlaczego wypowiedzieliście nam wojnę. Okej, okay. Wysyłamy tutaj dywizję w takim razie. Trochę nam zapewne zajmą terytoria, ale prędzej my dojdziemy tutaj ich... Załatwimy niż oni. A nie! Co? Myślałem, że hospitals mi powiedzieli. A może po prostu mi się pomyliło. Dobra. Okej, okay. I tak to większej różnicy nie robi. Wystarczy, że tak damy. Usuniemy. Dodamy to. Nawet nie musimy tak przechodzić. Za bardzo tędy, po prostu niech pójdą o taką chmarą.
No i teraz musimy poczekać. To armia jak leci. No. Oni nawet nie mają dywizji wystarczająco na nasze granice, a myślą, żeby nas zniszczyć. Okej. Okay. Coraz bardziej mi się podoba, że w drzewku narodowym robię minusa, a jestem w trakcie wojny. No raczej tak. Witek z nami walczy, a ci... O, znam koniecznego. Więc ci na razie z nami nie będą walczyć, ci też. Dobra, minie trochę czasu. O, Sandomierz. Ciekawe, czy jest, będą jakieś nawiązania, jakieś decyzje z ojcem Mateuszem, czy nie. Tak, najsłynniejsza seria kryminalna w Polsce. Księdzu, który rozwiązuje zagadkę. Okej. Okay. Szczerze powiem, już chociaż ostatnio nie było jakieś takie mega dobrze napisane, ale... ale akurat jeżeli chodzi o... O, my mieliśmy Zamość, wow. Jeżeli chodzi o... to jak to się nazywa? Jeżeli chodzi o inne kryminały, no to... No w sumie jeszcze takie bym znalazł kilka, które... takich niskobudżetowych, które są na dobrym poziomie, ale po prostu niskobudżetowe, więc po prostu aktorzy trochę słabi i po prostu sam montaż trochę słaby też jest lepszy niż scenariusze tych na przykład komisarza Aleksa albo księdza Mateusza, ale to naprawdę nie jest ich aż tak dużo. Po prostu dobre scenariusze mają, ale jeżeli chodzi o obsadę aktorską i po prostu budżet słabo. No. Dobra, kontynuując serię, no to musimy poczekać, jak Cejrowski coś tutaj zrobi, bo realnie to nic nie mamy. Tutaj już powoli przejmujemy. Jeżeli chodzi o to, to... Czyli Tarnobrzeg? No właśnie tutaj, więc... No i gdzieś tutaj zaczynali. Więc, no, długa droga przed nimi była. Tak naprawdę mnie obchodzi tutaj, ponieważ ledwo co jakie kory mogli zdobyć. Obchodzi mnie jakieś takie duże kory, o tutaj, takie, które mają. Bo tutaj to tak słabo. Co najwyżej mogłem wysłać tutaj armię. I niech się po prostu męczą w taki sposób. Kraków na pewno będzie dobrym miastem, żeby się zająć. Co tutaj? No na Gerzy, no tak, na pewno. Jakby jeszcze to miał jakieś... Coś z tymi decyzjami coś dawało, ale nie, te decyzje nie mają nic tam o non-aggression, więc tak naprawdę mało co nam to pomoże. Dobra, tutaj Exodus, że ludzie uciekają. Bywa. Dobra. O i teraz też, że będą teraz obrabiać. No tak, obrabiać. Nie wiem dlaczego myślałem właśnie o takim obrabianiu typu rzeźby czy coś takiego. Dobra, tutaj się zajmujemy. Dawno nie robiliśmy nic militarnego, robimy tylko gospodarkę, bo na samym początku robiliśmy gospodarkę, zostawiliśmy ją i na tym się skończyło, po czym znowu wróciliśmy i przez kilka odcinków tylko gospodarkę robią. Dobra, tutaj powoli zajmują. Sandomierz by się też przydał. O, Tarnobrzeg tutaj jest. What? Wait, no to nie, tutaj zaczynali. Że Tarnobrzeg. Wiedziałem, że coś nie pasuje mi z terenami, które mieli. Nie, chodzi mi o Sandomierz, żeby zdobyli. Nie możemy przez most tutaj? Jakiś jest problem? Może to jest czyjaś własność? Nie, nie wiem. Nie wiem, dlaczego tak jest. I tak raczej mało prawdopodobne, żeby mogli mnie zatrzymać, więc... Więc w sumie czym się martwię? Dobra, Nanomachines, Sun. Przyjmujmy Tarnobrzeg, bo to jest dosyć dużo punktów zwycięstwa, a dosłownie wystarczy, że zdobędziemy tak to miasto i zapewne będzie koniec. Wow, nie był koniec. O, no dużo mają. Ciekawe. Na pewno zostawiliśmy sobie, mają tutaj Europark.
O, coś tam było ważnego, a nie przeczytałem. Okej. Okay. O nie, zamknęli Rafała Ziemkiewicza. Dlaczego? Kto jest teraz przywódcą? Roxana Węgiel? Przecież nie braliśmy jej. Dlaczego Roxana Węgiel jest? Co się stało z Ziemkiewicz? Jak to się stało, że... Nie, bo chodzi mi o to, że tutaj tak naprawdę nie mamy nic ciekawego. I się zastanawiam, dlaczego mamy Roxanę Węgiel. W głównej mierze. Że przez to. No, możliwe, że przez to. Wiecie co? Ja cofnę się, ponieważ nie chcę mieć Roxany Węgiel jako przywódcy. Dobra, ostatni zapis miałem 10 lat temu przed wojną z Dudą. Co nie chciało mi się robić całej serii ponownie. Czyli odgrywać poza nagrywkami całej serii, żeby poprawić mały błąd, który mogłem komendami zrobić. Tak, powinniśmy wziąć coś innego, powinniśmy wziąć o to. Szkoda, że gra nas nie poinformowała. Tak, uwielbiamy, kiedy gra tak robi. Tak, i to jest ten event, który był, czyli po prostu zabiliśmy Roxanę Węgiel. Nie mówcie, że teraz tak będzie cała gra ze smogiem. Okej. Okay. Jeszcze przeżyję ten smog, ale to trochę śmieszne jest. Dobra. Tutaj oczywiście nie mamy takiej samej popularności, dlatego że no... Nie udało nam się. Ten smok jest nawet trochę śmieszny, ale zapewne jak będziecie na to patrzyli, to myśleli, że coś z wami z ekranami jest. Będę musiał przypominać na początku odcinka. Chyba, że to będzie ostatni odcinek. Chyba, że tak to zrobię. Dobra, więc tak, powoli się zajmujemy tym, mając strasznie dużo punktów zwycięstwa. Na szczęście niektóre rzeczy są ponad tym smogiem, więc możemy trochę sobie na to popatrzeć. Trochę śmieszne jest z tym smogiem, jak to zrobili, ale już bywa. Raczej się tego nie pozbędziemy. Tutaj widzę, że mamy czarny rynek. Tutaj musimy zjednoczyć Polskę, więc zanim to pójdzie, to trochę minie czasu. Nie wiem, czy coś na samym końcu będzie. Oby coś było. Okej, okay, przejęliśmy ich, więc w głównej mierze zostali ci na górze. Niestety... Jest tutaj sporo rzek, co chyba zrobię coś takiego, że je po prostu wystawię te dywizje, wystawię armię w taki sposób, że pojedynczo zamiast wielki rozkaz, tam tutaj jak na samym początku robiłem, to tutaj właśnie tak dzieliłem na kilka armii, więc tutaj akurat dobrze, że tak jest. A ta armia, może jeżeli jest jakieś połączenie, na przykład coś takiego, to mogę ją wysłać. No nie powiem. Ten smok z jednej strony... Dlaczego my możemy jako jedyny zaatakować Rosję, jakby to było coś ważnego? A. Bo się odłączyli. No... To nie jest tak, że mają drzewko, po prostu mamy dwie Rosje. Ciekawe. Dobra, w takim razie niech nasze dywizje tutaj pójdą. My nadal tutaj idziemy w tę stronę. I tak naprawdę chodzi o to, że jak pokonamy tamtych, to ja już tutaj wszystko zrobiłem. Focus autocomplete. Nieszczęście, na nasze nieszczęście niektóre rzeczy mają taki problem z tym, że... jak to powiedzieć, wypadła mi myśl, szczerze powiem. Dobra, chodzi o to, że niektóre z tych eventów trochę trzeba długo poczekać, żeby się odpaliły, więc może to być problem, ale to sobie powoli będziemy odpalać. Tutaj jeszcze cztery regiony mam do skorowania. Coś na górze, tutaj się nam jakaś idea wyłączyła. Dobra. Tutaj, że konsekwencje naszych marzeń jest to, że jest tutaj całe... Ledwo to już widać.
Cała Polska jest w smogu, kto by się spodziewał. Ale najpierw sobie tutaj poczekajmy. Chyba już wszystkie dywizje są, no to wysyłamy wszystko maksymalnie. Tutaj jeszcze coś ma Infantry Expert, tak. Dobra, w takim razie. A, nie mamy siły politycznej. A teraz trochę się nam zmniejszyło. Okej. No, mogłem się przewidzieć. Ogólnie, jak sami widzicie, no, prawie wszystko mamy wykończone tutaj, więc to nawet się cieszę. Ale to szybka budowa. Wszystkie, no, cały nasz ekwipunek też się wypełni, ale wiadomo, że jak zacznę badać tam ponownie bronię, to już nie będzie aż tak ładnie. A w sumie już mogę zacząć to robić. Tak. Okej. W takim razie zaczynam. No, agencję to prawie nic nie robiliśmy z niej, więc mamy jeszcze dosyć dużo ulepszeń do zrobienia. Te 70-tki naprawdę. To jest chyba tylko po to, żeby to przedłużyć, że jak tutaj i tak mamy ich zaatakować, to żeby przedłużyć, żeby nas jeszcze męczyć. W sumie zapewne jakby to było 35, to po prostu nie mielibyśmy nic do zrobienia, ale z drugiej strony mamy nadal. Okej, niektóre rzeczy są już do zrobienia, niektóre nie, więc to jest właśnie najdziwniejsze z tych wszystkich. Mamy te fabryki. Tak naprawdę możemy wysłać na cokolwiek. Możemy wypełnić po prostu wszystko. Nie, kilofy nie, bo akurat tego my potrzebujemy najmniej. Tego też nie potrzebujemy jak najwięcej. Mamy dużo gumy dzięki temu, że podbiliśmy tamte tereny. Dobra, więc już tutaj wszystko się zaczęło i nie wiem, czy oni mają już tutaj kory. Widzę mój spadek FPS-ów na te wszystkie wojska, które się poruszają. Jeszcze nie mają na wszystkim korów. Tutaj na pewno jak podbijemy tą część, to powinno być w miarę ok. O, to nie jest nawet ta armia. No. Więc to nie powinno być aż tak źle. O, tylko mniej niż 2 miliony Polaków umarło podczas jednoczenia Polski. Ciekawie. Okej, tutaj ciągniemy dalej. Całą gospodarkę już zrobimy. A mamy jeszcze inne kategorie badań do zrobienia, więc to jest ciekawie. Tak naprawdę już nic innego nie będziemy atakować. Raczej Rosji nie potrzebujecie widzieć, jak ja atakuję, nie wiem nawet po co by atakować Rosję. Nie, chyba Dark Friday, że zaatakowanie Rosji nikt im nie pomoże. Tutaj mamy oczywiście. Tutaj już chyba zero wyborów jest w tych krajach, ponieważ nikt się nie zmienił, a tak już tyle lat jest. Okej, pytanie jest, czy się to nam w ogóle opłaca? To nawet to nie jest ich. To nie jest ich teren, to jest. Tutaj, jakbyśmy. Tutaj trzeba przyjmować te tereny. Ale niestety mają dużo terytoriów, my nie mamy wystarczająco dywizji. Oni i tak nie mają siły, żeby nasze dywizje pokonać. Okej, dobra, dalej idziemy. Tutaj coś czarni paladyni. Bandy żuli recyklistów. O, śmieszne niektóre są z tych badań. Dobra, ciągniemy. Jak to wygląda? Realnie chodzi mi tylko, żeby podbić to, bo jak sami widzicie, oni już padają. Przejmijcie to miasto i idźcie na Słupsk. No. Słupsk to był w sumie dla mnie zawsze, jak jeździłem nad morze, to był jedno z głównych miast, był w Ustce. Wypoczywałem. Też raz byłem. Pójdźcie na hel. Też raz byłem w. Tutaj gdzieś powinno być to miasto. Na W. Zawsze zapominam. Jak się pytam innych, to w sumie oni też. O, trzeba bardziej. O, Władysławowo właśnie. W Władysławowie byłem. No. Głównie byłem tam dlatego, że. Tam była. Właśnie. Pojechaliśmy. Po co zabrzmi dziwnie? Dobra, zabrzmiem dziwnie. Były tam dzieci. Chodzi o to, że się moja mama zajmowała opieką. Tam.
to się nazywa klasy tanecznej, czy coś takiego. No, takich, wiecie, co wyjeżdżają gdzieś w Polskę. Okej, okay. Przejęliśmy Słupsk i co dalej? I to wszystko. Znaczy się, możemy jeszcze zaatakować Rosję w sumie. Dlaczego nie? Raczej nic nam nie zrobią. Podoba mi się, że część tych rzeczy jest historyczna, ponieważ wiadomo, że ta osoba gdzieś żyje. Dobra, więc idźcie tutaj, jeszcze trochę poczekamy sobie na to. W takim razie... No, trochę śmieszne jest to. Myślałem, że ten smok jest nawet śmieszny, ale z drugiej strony, jakbym miał teraz przez ten cały czas go widzieć, to... Nie... Naprawdę nie chciałbym tego na to patrzeć. Ogólnie się zmienia tutaj co chwilę, bo zmniejsza się to, a tylko nie wiem, co dokładnie. Dobra, tutaj się zaczęło, więc możemy odpalać to. Też możemy sobie tutaj podpalać, trochę zintegrować regionów. I teraz, czy coś możemy tutaj zrobić? Nie sądzę, żeby tam byli Polacy. Chcemy to wybadać i tutaj też możemy wybadać. Nice. Dobra, czyli tutaj teraz ciągniemy. Nie wiem, czy możemy zintegrować te regiony. Automatycznie się zmieniają nazwy, więc zobaczymy, czy na automatycznie na królewiec się zmieni. Tutaj nie chciałem wchodzić w ten region. Nigdy nie pamiętam, jak się to nazywało. Ten region, dlatego że w sumie nie miało sensu. A jeżeli oni będą chcieli wychodzić, no to niech wychodzą. No widać, że nasze dywizje są o wiele potężniejsze niż dywizje regularnego wojska. O, masz los. Gaduję, ciekawe, czy oni mają wybadane już na maksa te rzeczy, czy to po prostu... Bo jakby mieli, to by było trochę głupio, ale z drugiej strony to nie dziwiłbym się. Dobra, może zaczniemy badać broń, jeżeli już możemy zacząć to robić. Poczekamy chwilę. Tutaj. A, tam to było, ja myślałem, chodziło o to, że z kim mamy handlować. Wybrałem Kubańczyków, o, dobrze. Dobra, tutaj nieco sobie poprawimy naszą technologię. O nie, nie zgodzili się. Ciekawe, ale okej. No i czekamy teraz tylko... No tak, zmienia się. Osiedle Grunwaldzkie. Lipława. No fajna jest ta mechanika, że zmieniania się. Gaduję, że trochę to zajmuje czasu, ale właśnie pokonaliśmy Rosję. Okej, okay, czas zjednoczyć Polski, wtedy dymiące ziemię polskie. Tak, zjednoczyliśmy Polskę. Yeah! Komu przeszkadza czarne złoto i ta muzyka, o mój Boże. Ona tak bije w uszy i ja wiem, że to będzie trwało zbyt długo. Ja już dawno chciałbym, żeby ta muzyka się zakończyła. Ja chyba specjalnie dla was trochę to przyciszę, ale... Ale trochę to potrwa. O, jest. A leap in the dark, who turn off the lights? Okej. Okay. Oj, ta flaga. Nice. Oczywiście, że nadal. Dobra, więc tak. Oprócz tego, że ta muzyka chyba się nigdy nie skończy... O, ciszy się? Nie. To ja zacznę tutaj robić dalej. Oni chyba cały utwór dali. O mój Boże. Dobra, więc dajemy tutaj wszystko. Back to the future. Dobra, się cisza. Dobra, tutaj chodzi o to, że... Chiny? Jak to? Gaduję, że gdzieś taka mała prowincja jest i to wszystko jest, ale... Jak to? A Kuba jest tutaj? Nie. Tak, zmieniło się... regulacje. Okej, okay. Reviving economy. I new ideas. O, masz los. I co tutaj mamy? Dobra, na szczęście to jest do nas. Czy tutaj jest coś związanego z...
rozwojem. Z jednej strony chciałbym to pociągnąć, ale z drugiej strony nie widzę potrzeby. Dobra, wszystko autocomplete zrobię. Wiem, że to trochę szkoda dla was, ale no niestety. Dobra. No step back. Ok, a cage bird. Nie wiem dokładnie, ale się zmieniła nasza ideologia. Teraz jesteśmy postpolonizm. O. A, czyli już zmieniliśmy. Dobra, i co tutaj mamy? Food for tough. A reduced diet. Trochę słabo. The state population will be halved? What? Połowa ludzi zniknęła? What? Eat beef... Okej, okay. to jest to, co tam mieliśmy na początku. Trochę też się zmniejsza. Jeszcze mniej. Na szczęście chyba to nie powinno zbytnio działać. Ciekawe, czy tutaj mamy 24 miliony. Coś się zmienia? Znaczy się zmniejsza nam się to. Vermin Burger. Okej, okay, nie wiem nawet co to jest. Okej, okay, to chyba było coś związanego z tym. Dobra, pure energy from coal. Teraz się z Bractwa Stali zamieniamy w Warhammer. Okej, okay. Coś chyba słabo wyszło. O! Replacing wood with plastic. Okej. Okay. Tutaj kolejne mamy minusy, kolejne. Oj, trochę ludzi umrze w naszym państwie, nie powiem. No social spending, ok. Już tylko 16 milionów zostało. Co tam dalej? Rozwidzę ile. Dobra. Government induced drugs, okej, okay. To akurat dziwne rzeczy się dzieją. Okej. Okay. Nie powiem bardzo... We will cremate people in our power plants. What? Co to jest? Okej, okay, living cremation. W co my się zamieniamy? World in grayscale. Tak, nasze państwo z na początku z dziwnego państwa zamieniło się w państwo, które w ogóle wszystko zaczęło zabijać. Oraz miałem krótki lag. Okej, okay, coś tutaj się rozbiło. No, zobaczcie ile Polaków zginęło. Pride and fall. Winter. O nie. Nie. I skończyło się na tym, że umarł. O. Ciekawe co byłoby z... jakbyśmy mieli tamtego babkę. Oj, Łukasz Warzecha został. Co tutaj mamy? Ashes Warden, Marcin. Co to jest? Oni chyba nie mają drzewka, tak. Brotherhood of Steel, o! Tomasz Rzymkowski, nie kojarzę. Tutaj mamy też. Rafał Woś też nie kojarzę. Mamy też jakiś... Nie, tutaj chyba się powoli rozdzielają. Mamy tyle idei. Dobra, to było wszystko. Long live the Miner State. To było wszystko. Tak naprawdę możemy jeszcze ich zaatakować, ale tak naprawdę to jest tylko po to, żeby ich dobić. Tutaj się chyba coś zbugowało. Dobra, ale to wszystko. Powiem tak. Taka typowa... Śmieszna droga, do samego końca, na samym końcu to się po prostu zamieniło w takie typowe, no właśnie Genocide Road. Takie już w sumie niepotrzebne nic, tylko po prostu Witch Doctor. Po prostu było takie absolutne nic, takie typowa, o, mamy nadal go, chociaż nie powinien być, takie typowe, żeby jakiś lore dodać, no. Kontynuacja, sequel.
Dobra, ale nie powiem, śmiesznie by było. Jedyne co bym pozmieniał, to może Piraci Wędrowcy, Rada Paladynów, Bractwo Węgla, Śląska Frakcja. Ja myślę, że to byłoby śmieszne, gdyby nie było Steel, ale chyba chodziło o to, że tutaj jest dużo kopalni żelaza. Tak, więc no, było śmiesznie. Może nie dla wszystkich Polaków. Większość zginęła po tym, jak zjednoczyliśmy Polskę. Ale tak, to jakie mamy? Mamy mnóstwo minusów, ale skończyło się na tym, że mamy strasznie dużo plusów. Większość też dużo idzie z więzień. Dobra, więc to tyle było. Raczej nie wrócę do Polski, póki nie będzie jakaś fajna aktualizacja. Tam obserwuję ich, więc jak będzie aktualizacja, to ja tam wejdę. Było śmiesznie, było zabawnie. No... Oczywiście pamiętajcie, żeby patrzeć na to wszystko z przymrużonym okiem, to jest zawsze taka karykatura tych postaci. Bo wiadomo, bo jakbyśmy coś takiego pokazali im, to powiedzieli, nie, no. No może chyba, że ktoś by zrobił komunistyczną utopię i Zandbergowi to pokazał, to by zapewne powiedział tak. Więc tyle na razie z tego modu. Wrócę, kiedy już będzie coś ciekawego. Tutaj patrzę na te państwa. Co tam? Tam jest... Nowa Gdynia? Tak, trzeba podbić Nową Gdynię. Tutaj widzę, że też jest... O, jest tutaj United States. Ciekawe, gdzie jest ten... Tylko sprawdzę, gdzie są Chiny. Chiny raczej nie będą mieć tak jak Stany Zjednoczone. Musimy po prostu znaleźć takie odstępstwo od tego. Tutaj jest Rumunia, no to widać. Czy można gdzieś zobaczyć? O, jest tutaj. Private Complex Biała Podlaska. Master Weapons Dealer. What? Tutaj, o, China Bowlers Industrial Park. No, czyli tutaj jest. No, zapewne coś, żeby były te państwa, żeby coś tam robiły. Mogę jeszcze puścić przez chwilę, zobaczyć, czy coś się pojawi. Jeżeli chodzi o to, to... O Jezu, coś się... Nie myślę, że coś jeszcze będzie, bo dostałem laga, ale nie takiego laga, że grę wywali, tylko laga, coś się dzieje w grze. Northern Chapter Rebels. Czyli tu też. Capital Patrol. Nie wiem, kto to jest, ale może coś z Orlenem. Jest tutaj Order of the Highest Time. Zapewne najwyższy czas, czy coś takiego. Tak, pamiętamy. Siniszek. Pride Pal. Teraz zobaczmy, czy coś jeszcze będzie. Ale tak, no tyle z tego moda. Myślę, że nie potrzeba nam walki z tymi pozostałymi, bo tutaj nic realnie nie mamy. Takiego Atomic Nemesis, coś też tutaj mamy. O, mamy tutaj. Jeszcze możemy z nimi walczyć, ale mówię, tutaj tak naprawdę nic się nie opłaca. W ogóle tych przywódców nam zostaje, więc nie wiem, jak to zakodowali, że zostają nam przywódca, tutaj się pojawiają. Baptized in Fire. Coś tutaj mamy. Jest nowa nuklejowa. Karol Wielkosze. Dobra, kojarzę go. Nie, na samym końcu ten content to już jest taki... nic. Let's go. Nobody calling for us. Tutaj też coś takiego. Mr. Popcorn. What? Co to jest? Corn Federa. Ja tylko patrzę, co zostało. O, coś też dużego. O, nie przeciwko nam, ale przeciwko innemu. Dobra, New Lizard Union. Michalina Olszańska. Night Wolves. Marcin Osadowski też. Jakiś chyba... Ej, nie rozpoznałem go. Bo on chyba brody normalnie nie ma. Ta, no, nie będziemy już, dobra, nie będę ciągnąć tego. Bo z wami trochę widzimy się w kolejnych seriach. No to, cześć.